Dzień dobry. Siemka. Z tej strony Joanna. I Tomek. I będziemy dzisiaj rozmawiać o filmie Tomb Raider. Czy Tomb Raider? W którejś z tych wersji. Tomb Raider mi całkowicie nie pasuje do... W ogóle w moje ucho nie trafia. No mi śmiesznie brzmi Tomb Raider. Tomb. Brzmi jakby było jakieś tąpnięcie w tym. No bo jest. No i dlatego tak sobie czasem mówię. Idę i nagle Tomb Raider. No to przejechał rowerzysta. Nie, wpadłem do jaskini. Czasem mi się to zdarza. Dlatego jesteś taki blady. Dobra. To może uda nam się pociągnąć jakąś tę rozmowę. Mamy do czynienia przede wszystkim z ekranizacją gry. I chyba od tego trzeba zacząć. Tak. Mało tego, ekranizacją gry, która już kiedyś została zekranizowana, nawet dostała swój sequel. No, ekranizacją gry kultowej. Bardzo kultowej. Bo gdybyś zapytał kogoś, jeśli grał w coś, to w co? I nie jest to osoba urodzona po roku 2000, no to podejrzewam, że jeśli ktoś w coś grał, to powiedziałby ci, że grał w Tomb Raider. No na pewno w Sylwestra. Cytując klasyka, będzie grał w grę. Dobra, ale faktycznie gra była, powiedzmy, kultowa, bardzo prosta w swojej mechanice, bo chodziło o odgadywanie zagadek. I ekranizację, jaką dostaliśmy, dzisiaj już mam wrażenie, trąci myszką, bo ja sobie obejrzałem jedynkę przed pójściem na tą najnowszą produkcję. No i tak jak nie lubiłem Angeliny Jolie, tak nie lubię jej jeszcze bardziej, bo o ile była dopasowana pod to, jak wówczas wyglądała gra Tomb Raider, to znaczy chodziło o to, żeby mocno wiuściasta bohaterka skakała w obcisłych spodenkach z pistoletami i warkoczem, to się sprawdzało jako przeniesienie takiej bardzo... No bo to było spełnienie marzenia geeka, tak mi się wydaje. Nawet nie geeka, po prostu gracza. Bo wówczas nie funkcjonowało pojęcie geeka i w Tomb Raidera grali wszyscy, więc trudno mówić o geekach. Ale wiecie, to taki typowy gracz, taki pryszczaty młodzieniec, siedzący z pudełkiem pizzy i pykający który, na Tomb Raidera. Tak, boi się zagadać do dziewczynek z klasy. A tu może sobie pobiegać. I nagle ma możliwość zrealizować swoją głębszą wizję dziewczyny idealnej. I tak powstała Lara Croft. Nawiasem mówiąc, swoją drogą... też trzeba powiedzieć, że nie tylko gra kultowa, ale też postać kultowa. Mhm. Postać kultowa w tym, że wielki biust wielki biust Lary, wiesz skąd się wziął? Grafikowi osunął się suwak i stwierdził, że w sumie to niech tak zostanie. I to się stało kultowe, że takie te trójkątne piersi w tych pierwszych grach miała. To, że się osunął suwak. Wiesz co, wydaje mi się, że nie jeden. No. Ale nie o tym chciałam. Chciałam powiedzieć o tym, że mamy do czynienia z postacią kultową, bo powiesz hasło Lara Croft i każdy jest w stanie sobie ją zobrazować. Mhm. Prawie każdy. To się nie zdarza łatwo z postaciami z gier. Tak, nawet... mało tego, wybierano przecież swego czasu postać, a właściwie aktorkę czy modelkę, która będzie odgrywała Lara Croft na jakichś konwentach, na takich rzeczach, była Angelina Jolie, potem wybierano kolejne aktorki i to jakoś tak wygasło swoją drogą. No i teraz mamy Alicia Vikander. No, i... bardzo mi pasowałaby mi Adriana Lima do... Nie wiem, nie kto wiem, to jest. Wiem, kto to jest, ale nie wiem, czy ona nie ma zbyt egzotycznej takiej urody i zbyt ciemnej inkarnacji do Lary, ale to... No może, ale nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś jej się zdarzyło przebrać za... Mhm. za Lara ale Croft. To też jest dość specyficzne, że Lara Croft miała szansę na to, żeby być takim Jamesem Bondem. To znaczy taką postacią, którą wszyscy kojarzą, którą zmieniają się aktorki, które się w nią, że tak powiem, które się w nią wcielają. I mogła przechodzić tak spokojnie na pokolenie, coraz to inna jakaś ewolucja Lary, nie? Ale no te pierwsze dwa filmy z Angeliną Jolie, no powiedzmy, że nie spełniły oczekiwań. To chyba będzie najdelikatniejsze. One są kiepskie, nie oszukujmy się. Dzisiaj się ogląda nawet nie jako zwykłe akcyjniaki, co jakieś takie dziwnie sztuczne i kiczowate, bezsensowne. Właśnie jak... Bo ja nie powtarzałam sobie tego filmu po latach. Nie oglądałam go. Oglądałam go w momencie, w którym był w kinie. Ja byłam wtedy w czwartej czy piątej, najpóźniej szóstej klasie szkoły podstawowej i widziałam ten film w kinie. Wtedy on mi się podobał, ale byłam
dzieckiem około 10-letnim i na tamten moment wystarczało to. No jako... Podejrzewam, że gdybym teraz zobaczyła ten film, no to być może zgrzytałabym zębami z zażenowania. Myślę, że tak, dlatego też sobie go nie powtarzam. Tak, ale trzeba przyznać, że sama gra marka, powiedzmy, Lara Croft przeszła dość dużą przemianę, bo od pewnego czasu gry, które z nią powstają, już nie skupiają się na skakaniu bliściastą kobietą z pistoletami w kusej spódniczce, szortach. Spodenkach, shortach kultowych, powiedzmy. Tylko poszły w stronę takiego survivalu, że faktycznie one bardziej angażują w to, jak przetrwać w dżungli czy w jakichś trudnych warunkach i faktycznie rozwiązywać jakieś łamigłówki. I bohaterka już nie jest tak bardzo seksualizowana, tylko faktycznie widzimy, że ona może być na przykład zraniona, że ona nie radzi sobie z jakimiś problemami i tak dalej. I w tym punkcie wyjścia, mam wrażenie, startuje ten film, który widzimy teraz w kinach, nie? Mhm. I czy jest to rozrywka, która ma szansę się powieść? Bo z ekranizacjami gier to jest dość kiepska sprawa. To Assassin's Creed ostatnio było fatalne. Warcraft był w sumie tylko dla fanów Warcrafta jako tako zjadliwy. I trudno przenieść takie medium, jakim jest gra komputerowa, na coś, co nie jest interaktywne, nie możesz iść z padem i sobie Pytanie, klikać. Czy sama Lara Croft, postać Lara Croft i... zjawisko takie, jak ja bym to tak nazwała takim może tropem kulturowym, jak Tomb Raider, czy to jest tylko coś skierowanego dla graczy, bo ja grałam za dzieciaka przez chwilę tylko i by, absolutnie nie nazwę siebie fanką tej gry, natomiast nie przeszkadzało mi to w tym, żeby z przyjemnością wybrać się do kina na ten film i jakoś specjalnie nie gubić się w fabule. Znaczy, no, tak? nie To nie jest mi się, potrzebne. Nie oszukujmy się, tutaj fabuła jest dość prosta i ona nie chce tu nikogo gubić. Nie ma żadnych wielkich przewrotek fabularnych czy super twistów, na szczęście. To nie jest ekranizacja gry skierowana wyłącznie do fanów gry, bo wydaje mi się, że w przypadku takich rzeczy jak właśnie Assassin's Creed czy Zabij mnie, ale nie jestem w stanie wymienić tytułów tych wszystkich ekranizacji gier. No, coś Uwe Bolla, bo on kręcił takie filmy, no, które były być bez może, sensu. To ja nie mam o tym zielonego pojęcia i wydaje mi się, że byłabym w stanie pójść na to tylko wtedy, gdybym była fanką takiej gry. I tylko wtedy to by mnie mogło przyciągnąć przed kinowy ekran. Natomiast na ekranizację Tomb Raidera to jest coś, na co się czeka, tak mi się wydaje. Że idzie się z ciekawością. No nie powiem, żeby z wypiekami na twarzy, ale z ciekawością. Mhm. A jednocześnie ja właśnie mam wrażenie, że to jest film dla graczy bardziej. Bo o ile pierwsza połowa jeszcze jest taka bardzo w stylu takiego niedoświadczonego Indiana Jonesa, jakiegoś takiego... taki duch przygody jest, O Indianie nie? Jonesie na pewno jeszcze sobie powiemy. Mhm. Jak nam się uda jakoś rozkręcić tę dyskusję. Ale druga część mam wrażenie, że już jest bardzo growa. To znaczy tam są takie sekwencje, w których... aż chcesz jak najszybciej naciskać przycisk, te takie quick time eventsy, które są w grach teraz. No, I widzisz po prostu momenty, kiedy tutaj trzeba uskoczyć, tutaj trzeba się uchylić, tutaj trzeba ominąć pułapkę, tu trzeba przeskoczyć. I to są takie rzeczy, które ale z gry nie, bardzo nie, widać. Nie, nie, ja, nie. Ja się z tym... Wiesz co, bo ja nie jestem graczką, więc ja tego nie widzę, ale ja właśnie tutaj widziałam więcej Indiana Jonesa niż tego, o czym ty mówisz. Bo ja to wszystko znam właśnie z filmów z Indianą Jonesem, bo w tych filmach właśnie akcja polega na tym, że na początku gdzieś tam powoli mamy zarysowaną historię, później ta akcja się zagęszcza, są strzelaniny, tutaj bohater gdzieś się musi schować, uciec, tutaj go złapie tak, pewnie, tu rozwiązuje jakieś zagadki i moim zdaniem to równie dobrze można by o tym tak powiedzieć, a tak się nie mówi, bo Indiana Jones nie jest ekranizacją gry, więc... Tak, ale też Indiana Jones to jest rzecz, której Lara Croft zdecydowanie czerpie i tu nie ma co ukrywać. Po prostu to była jawna, powiedzmy, nie tyle kopia, co próba odpowiedzi na to, takie z damską bohaterką i coś w tym było, tylko że Larze brak tego takiego wdzięku, takiego poczucia humoru, takiej niezdarności, tylko to ma być taka super heroina, która wszystkich jest sama w stanie pokonać i to jest taka twarda babka, której nie da się załamać, nie? I tak, i nie, bo zauważ, że kiedy my poznajemy tę bohaterkę, będziemy teraz mówić już o samym filmie, to ona też jest nieporadna, ona sobie nie radzi w pewnych sytuacjach, mało tego,
Znaczy, możemy powiedzieć, że kiedy poznajemy tę postać, to poznajemy ją w ringu, kiedy ona dostaje niezły łomot od swojej przeciwniczki, ale później widzimy scenę, podczas której, no być może zabiorę kilku osobom frajdę i uśmiech, który mogłaby wywołać ta scena, bo w późniejszej scenie, kiedy nasza bohaterka, żeby zdobyć pieniądze, decyduje się na to, żeby być lisem uciekającym na rowerze, którego goni kilku gości na rowerach. Swoją drogą, fantastyczna scena, nie? Pod względem takim ideologicznym. Mhm. Jedna kobieta i goni jest to do facetów na rowerze. Tak, tak, tak. Ale jej też się, mimo że jest sprytna i udaje jej się jakoś uciec przed nimi, wykiwać ich, tak, to w pewnym momencie ona zostaje uderzona drzwiami od samochodu, zostaje zatrzymana w ten sposób i kończy się wyścig. Więc to też nie jest tak, że dostajemy od samego początku jakąś Wonder Woman, której wszystko wychodzi. Tak, ale zauważ, że to jest fajny motyw wyjścia, nie? Że bohaterka musi przejść jakąś przemianę, dorosnąć. No, to jest ograny schemat, ale okej. Powieści rozwojowe. To może sprawić, że to się siedzi z ciekawością i tak dalej. Tak jak w sumie film sportowy nawet można by to potraktować w tym momencie. Tak, tylko, że tak, tutaj tak. Jest tak duży przeskok pomiędzy momentem, kiedy ona nic nie umie, a nagle sama z łukiem rozwala pół obozu przeciwników. Tak, tutaj brakuje czegoś takiego momentu, w którym ona się doskonali, nie? Brakuje treningu po prostu. Tak, no. Brakuje czegoś takiego. Tak jakbyśmy nagle, kurczę, w mieście sobie nie radzimy, ale w momencie, w którym rzucamy ją na głęboką wodę, nagle ona sobie świetnie radzi. Tak, w ogóle skacze wyżej, strzela mocniej, celniej, w ogóle przyspiesza tak bardzo ten jej rozwój, że na dobrą sprawę ten film kończy się w takim momencie, że mogłyby się zacząć te Tomb Raidery z Angeliną Jolie. Mhm. Chociaż z drugiej strony też możemy sobie to jakoś tam wytłumaczyć, że być może tutaj coś po prostu kliknęło w głowie i tylko tyle było. Znaczy, trzeba. No jest bardzo dobra, moim zdaniem, scena, podczas której Lara Croft po raz pierwszy kogoś zabija. I ona jest faktycznie emocjonalna, widać co na twarzy bohaterki się maluje, widać jak jest przerażona tym, co zrobiła, ale potem od razu zostaje przykuta jej uwaga czymś innym i chwilę później, w następnej scenie, kiedy musi sobie radzić z jakimiś wrogami, z jakimiś przeciwnościami losu, to już jest super bohaterką. Nie? To jest pewnego rodzaju problem. Nie wiem, czemu to nagrywa znak. Czemu? No nie będzie tego słychać? Oczywiście, że słychać burzę, podczas której to nagrywamy. Docencie nasze poświęcenie. Ale nie ma się co skupiać specjalnie tutaj na fabule, bo ona jest pełna dziur takich dosyć absurdalnych i niepotrzebnych, mam wrażenie, flashbacków z ojcem, jak uczy czegoś Lara albo mówi jej, że musi odejść i w sumie to jest ten sam flashback prawie, że pokazywany kilka razy. Trochę tam się zmienia, ale no wiecie, trzeba było jakoś wypełnić te 2 godziny filmu. Równie dobrze mogłoby być bez tego. Jeden flashback z tym, jak ona miała relację z ojcem, by wystarczył. No ale okej. Fabuła toczy się tak dosyć bardzo prosto i w pewnym momencie po prostu zaczyna sprawiać frajdę. To jest nieskomplikowana fabuła, którą śledzi się z przyjemnością. Bez, tak. Bez jakichś wielkich uchybień. Znaczy, to nie jest film, który będzie was obrażał, nie? Że nie, haha, nie zauważyliście tego, nie zauważyliście tego. Bo ten film sam siebie traktuje jako coś, co ma być lekkiego. Bo zobacz, że mamy do rozwiązania kilka zagadek. I Lara wygląda na to, że jest ciekawska, że potrafi jakieś tam rzeczy sprytnie, ojciec ją czegoś nauczył. Ale kiedy dostajemy chińską łamigłówkę, ona ją po prostu rozwiązuje i nie widzimy, w jaki sposób to ona nawet funkcjonuje, nie? No, jest tak. Coś takiego, że w sumie, no fajnie, ale to jest pewnego rodzaju zabawa, że my możemy próbować się domyślić, co trzeba zrobić, żeby rozwiązać. A tak jak ona ma potem te takie wałki, które musi poobracać modlitewne czy jakieś inne zagadki, to przychodzą jej zaskakująco łatwo. Tak jakby to rozwiązanie i my nie możemy próbować się domyślić, o co będzie chodziło później, nie? Poza jedną zagadką ze światłem, która jest bardzo spoko, swoją drogą. Dobrze, tak, bardzo fajna. Dobrze zainscenizowana. A aktorzy? Co o postaciach powiesz? Tutaj jest w porządku. Wydaje mi się, że casting był spoko. No właśnie, z castingiem było dość dużo zamieszania, bo jak się okazało, że główną rolę ma zagrać Alicia Vikander, no to pojawiły się protesty, że ona przecież nie pasuje na Larę, za chuda jest. A kobieta się wzięła do roboty, przepakowała, i to bardzo widać, jak ona pracowała fizycznie,
w dużo mam wrażenie, że zabrała roboty swojej kaskaderce, bo faktycznie ma się wrażenie, że to ona tam jest, to ona przyjmuje te ciosy, to ona się tam przewraca, przeskakuje i tak dalej. I faktycznie widać, że masa roboty takiej typowo fizycznej, takiej zręcznościowej powiedzmy, ona wzięła na siebie, żeby w tą bohaterkę możliwie dobrze wejść, nie? I dla mnie to jest Lara, w którym jestem w stanie uwierzyć, a nie, tak, nie tak plastikowa jak Angelina Jolie, nie? Ale też muszę powiedzieć, kurczę, o tej Angelinie Jolie, że kiedy ja byłam tym dzieciaczkiem, który sobie poszedł na Tomb Raider do kina, to mimo wszystko ja wyszłam z takim poczuciem, że mogę wszystko. Z takim ogromnym ładunkiem dziewczyńskiej energii. Wiesz? No, ja mam zawsze problem z Angeliną Jolie, więc to... No wiem, że ty jej nie lubisz, ja ją akurat lubię. No to tyle. Możemy się zastanawiać, czy to jest dobra aktorka. Znaczy, wiemy, więc się nie musimy zastanawiać. Już nie ma co się zastanawiać. To, po prostu ja ją tak po prostu lubię i... No ja zdecydowanie... I miała fajną, spoko energię miała tamta Lara Croft. Inna rzecz, no ona no, faktycznie była oparta na tej seksualizacji bohaterki i no... Obcisła wdzianka ta rzecz. No, ale też taka była ta postać w tamtych poprzednich grach. Fajnie by było, gdyby... Zakrzywić czasoprzestrzeń i dwie Lary się ze sobą spotkały. Nie, gdyby było tak, że faktycznie dostajemy coś na miarę Jamesa Bonda. Znaczy, mówisz o tej kontynuacji, że o będzie jakiś ten? O kontynuacji, że... Bo potencjał jest. Ja z przyjemnością zobaczyłabym sobie kolejne części. Nawet nie musi być ta sama aktorka. Ja bym zostawił Alicia Vikander jeszcze chociaż na jeden film. Ja też, bo ona ma fajną chemię w tej postaci. Mam wrażenie, że ona się bardzo dobrze czuła jako Lara Croft. Że ona wiedziała, co chce osiągnąć. I faktycznie takikolwiek często jej się zarzuca, że ona gra taką zimną, skandynawską kobietę. Ja tego nie widzę. No, nie widziałaś Ex Machiny, gdzie tam po prostu jest magnetycznie zimna, jakaś taka niepokojąca przez to, jaki ma ten typ urody. Ale tutaj ona potrafiła jakieś emocje w widzu wywołać. Było nam jej czasem żal, czasami widzieliśmy, jak ona cierpi na przykład, i to dosyć dobrze dawało, powiedzmy, dosyć dobre to robi wrażenie, jeśli chodzi o takie wrażenia emocjonalne, powiedziałbym. A co mówisz o pozostałych aktorach, którzy tutaj są, wbrew pozorom? No, wydaje mi się, że robią dobre tło. No, mamy odpowiednią kupę ludzi, którzy wspierają złego naszego wielkiego przeciwnika, którzy są wielcy, mają prawie łyse no właśnie, to już takie miałam wrażenie, blizny. Że... Jeśli chodzi o tych, o to męskie tło, to miałam wrażenie, że było po prostu, nie wiem, ktoś otworzył kran z kulturystami i nie wiem, i nagle oglądamy jakieś Rambo łamane na czas apokalipsy. Ojoj, szeroko. No szeroko, ale trochę tak jest, nie? Ten czas apokalipsy gdzieś tam pobrzmiewa jednak. Tak, chciałby. Chciałby, aczkolwiek no, mamy jeszcze dwóch bohaterów, o których chcę powiedzieć. To znaczy ojca, głównej bohaterki. I wygląda na to, że to jest całkiem postać, która chyba dostała dobry casting, mam wrażenie. Bo jakkolwiek nie znam tego aktora z wcześniejszych jego dokonań, tak tutaj jak najbardziej wierzyłem w to, kim on jest. Jakkolwiek postać jest napisana dość głupawo, bo wybaczcie lekki spoiler, ale... Gość odkrył, jak można otworzyć starożytny grobowiec, do którego chcą się dorwać inni, i odkrył to tylko on. W związku z czym, co zrobił? Pojechał na tą wyspę, żeby... Co? Żeby... No nie wiem po co. Czy on chciał to otworzyć? Czy... Bo to akurat jest bardzo nielogiczne w jego zachowaniu. No właśnie, bo my nie wiemy, co nim kierowało, nie? Wiemy, że... Znaczy kierowało, wiemy, tylko nie wiemy, dlaczego w taki sposób podszedł do tego problemu, nie? Wiemy, że tam jest jakieś niebezpieczeństwo. Zresztą znaczy, pojechał, żeby tam być na miejscu i pilnować. No więc właśnie, on chciał z jednej strony rozwiązać zagadkę, jakąś związaną z tą boginią... Chimiko. Jakoś tak. I wiedział, że z tym się wiąże niebezpieczeństwo, bo rzekomo jest to postać, która zsyła śmierć. I
i on po prostu pojechał, żeby tam być. Tak, bo, mało tego, bo wiedział, że otwarcie jej grobowca może się wiązać z... ze złymi konsekwencjami. Tymi dla ludzkości całej, tak. Nie tylko dla niego. Więc on tam pojechał. W związku z tym, zamiast trzymać się jak najdalej, on sobie pojechał tam, żeby być jak najbliżej. Pewnie, żeby ktoś wykorzystał go żeby do tego, żeby tam otworzył ten. Mało tego, zostawił notatki, chociaż wiedział, że on tam zostanie na dłużej. I to jest głupie. Absurdalnie głupie. Ale no, musi być jakiś punkt wyjścia do fabuły, więc to no. Może zostawmy. No i mamy jeszcze głównego złego, który jest takim komiksowym bandziorem, który jest zły, bo jest zły. I nie ma co więcej mówić, bo to akurat to nie jest rzecz, która... Zastanawiam się, czy chcemy coś jeszcze więcej powiedzieć. Czy udało nam się wreszcie zrobić recenzję zamkniętą w 20 minutach? Nie, znaczy no to jest film, który co? No, można pójść do kina, jak ktoś potrzebuje takiej popcornowej rozrywki. Mm-hmm. Mówisz girl power, trochę cię złapał. Bohaterka jest w miarę znana. Wygląda to dobrze, poza momentami, kiedy wchodzi CGI na sam koniec i troszeczkę efekty specjalne słabują, to nie ma się co oszukiwać. Ale... biorąc pod uwagę na to, jak wygląda kaskaderka przez 3/4, przez to, jak bohaterka jest, no... mimo wszystko przyciąga uwagę, mało tego, ona jest w sumie w każdej scenie. Nie ma sceny, w której nie byłoby Lary. I to jest jakoś tak dosyć sympatyczne, że takie growe, że nic się nie dzieje bez naszej bohaterki, nie? Tak, to jest... I poza tym dla mnie naprawdę jest dużo takich elementów z gier, gdzie czeka się normalnie, aż naciśnie się, trzeba będzie naciśnij krzyżyk. I wtedy naciskasz krzyżyk i dopiero w tym następuje taka czynność. Mam wrażenie, że jest takich kilka zabiegów bardziej operatorskich może, dlatego kojarzyły mi się z grami, niż to, co ty mówiłaś, że to jest takie bardziej Indiana Jonesowe. To fabuła jak najbardziej, to jest kalka z Indiana Jonesa praktycznie, ale są takie ujęcia, które pokazują, że tak jakby to jest fragment gry i weź się ciesz, bo zobacz, ej, tu tak zrobiono, nie? Tu mam wrażenie, że w odróżnieniu do Assassin's Creed to jest gra, w którą ktoś zagrał, którą znał bohaterkę, wiedział, na czym polega mechanika gry i potem dopiero zrobił film, a nie tak jak było w przypadku Assassin's Creed. Więc dla mnie to jest takie kino po prostu rozrywkowe, które nie zapewni nikomu wielkich uniesień, ale też raczej nie rozczarowuje dla mnie. To jest takie solidne 6 na 10. No, ja też daję 6 na 10. I nie chcę nic więcej mówić, po prostu spoko film. Spoko, jakby co to polecamy. Jest okej. Okay. Lara, trzymaj się, pa pa. Pa.